To jest Jabba daje, a dzisiaj wyślemy go w kosmos. Widotosus. Lecimy! Wylecieliśmy na 20... Co to jest? 1, 2, 3, 4... 2000 years later. 20 tysięcy metrów nad ziemią. Robi wrażenie! Czekaj, co jest? Nie! Nie rób tego! Nie! Przestań! Przestań! A! Nie no, żyje! YouTube, nie panuj! Dobra, teraz budujemy taką rakietę, że kurka, ona Elon Musk nam zazdrości. Robimy tak. Pyk, pyk, pyk. I nazwiemy go... Bro. Bo czemu kurka ma na nie? Pyk, włączamy. Sas. I lecimy. I teraz, co zrobić, żeby się nie wysadzić na ryj jak poprzednio? Prosta rzecz, po prostu nie celujemy dołem w dół, tylko dołem w dół, znaczy dołem w dół, góra, góra. Rozumiem? Prosta rzecz. Prosta rzecz, dół, dół, góra, góra, nie góra, dół, nie dół, góra. O nie! Jest dół, góra, dół, nie! Jest dół, góra! Miało nie być dół, góra! Kurka, nie! 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 Udało się. Bez żadnych problemów. Jest dół, góra! Żadnych. Profesjonalnie. Teraz, dzięki temu, że polecieliśmy, mamy po prostu big brain moment i odkryliśmy, jak robić silniczki tutaj, jakieś rzeczy naukowe, nie wiem, nie mam 2 IQ, żeby to zrozumieć. Dają nam misję, żeby uciec z atmosfery. Pamiętajcie, jesteście na imprezie, atmosfera jest gęsta, budujecie rakietę, uciekacie. Proste. Dodajemy, kurka, ona większy silnik, bo jak każdy wie, większy silnik to lepiej. Tam jest wiele większych silników. I to będzie bruch. 2. Dobra, lecimy. To się nazywa rakieta, to jest głośne, ja nie mogę. Oddalmy się od tego. A teraz, gdy już odlecieliśmy, możemy się odczepić. I odlatujemy jako sama kapsuła. Możecie zobaczyć, wyjechaliśmy niżej niż ostatnio. Dlaczego? Otóż dlatego, że nasza rakieta jest za ciężka. Więcej silników nie znaczy lepiej. Więcej silników znaczy większa ciężkość. Jeśli jest większa ciężkość, znaczy, że słabiej lecieć. Jesteś gruby, nie możesz podskoczyć, bo jesteś za ciężki. Tak samo jest z naszymi silnikami. Teraz, co zrobić, gdy masz za dużo silników? Proste. Gdy masz za dużo silników, odczepię. Proste. Więc to wprowadzimy w naszej następnej rakiecie. Otóż etapy. Dobra, i to się nazywa rakieta. Czegoś tak pięknego to wy w życiu nie widzieliście. I nazwiemy to Bruch 2. Pro! Bez spacji, bo po co komu spacja? Spacja jest dla słabych. Lecimy. Dobra, włączamy naszą potężną rakietę. Bruch 2 Pro za 3, 2, 1. Lecimy! Dobra, odczepiamy. Dalej. Ziu! Delikatnie się palimy, ale to nie będzie problem, prawda? Damir, o nie! My zaraz wybuchniemy, pany! Pany! Udało się. Dobra. Jest git, jest git. Dajemy radę, lecimy. I zaraz będzie 100 tysięcy metrów. To jest 100 kilometrów. Wylecieliśmy poza atmosferę i teraz tak, zbieramy kurka dane. Powiemy im, wiecie co? Ziemia jest płaska.
i zatrzymamy postęp technologiczny na następne 50 lat. Tak się to robi. Tak się to robi. Nie dolecimy chyba do 400 tysięcy, ale patrzcie jak pięknie. Tylko teraz trzeba jakoś wrócić. A wiecie, spadanie z 400 kilometrów nie jest najlżejszą rzeczą, jaką można zrobić. Na ludzie to zrobimy, co? Przecież ja najlepszy jestem. Okej, wróciliśmy do atmosfery. Damy radę. Dopóki się nie palimy, wszystko będzie... Ojoj. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. 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 Przestań. Nie. Nie pal się. Nie pal. O. A. Ej. Ej. O. U. Udało się. Udało się. Co jest? Co jest? U. Mówiłem. Easy. Easy. Nie ma co. Spadochroniki na easy ich klepiemy. Czy co? Teraz dzięki temu możemy odkryć... Przydałoby się nie palić. Więc proszę bardzo, po pierwsze odkryłem tarczę antycieplną, a po drugie potężny silnik. On jest praktycznie tak samo duży jak nasza cała rakieta poprzednia. Co jest? Więc teraz myślę, że zrobimy tak. Zostawimy ten górny etap i damy potężny silnik. Nawet 4. Bo czemu nie? Nazwiemy to Bruch 2 Pro Max. Tak się to robi. Dobra, spróbujmy tego potwora. To się nazywa potęga. Tak się to robi już 100 metrów na sekundę. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 km na sekundę. Kilometr 100 metrów na sekundę. Ja nie mogę, ale palimy się, mordo, palimy się. Lecimy dalej, nie ma co. Ja nie mogę, my lecimy dosłownie 2,5 km na godzinę. To jest kilka razy szybciej niż prędkość dźwięku. Dzięki naszej nowej rakiecie osiągniemy 1,000,000 metrów nad ziemią. 1,000,000. 3, 2, 1. Mamy to. 1,000 kilometrów, czyli 1,000,000 metrów nad ziemią. To jest potężny statek kosmiczny. Robi wrażenie. Dobra. To jest nasza ostateczna wysokość. 1626 kilometrów nad ziemią. Co to jest? Ja nie mogę. Możemy spojrzeć na słońce. Księżyca chyba nie znajdziemy. O, jest księżyc. Możemy spojrzeć sobie na księżyc. Żeby spojrzeć na ziemię. I spadamy. W ogóle ten w naszym raporcie zapisaliśmy, jest bardzo okrągła. Nie, to jest kłamstwo. Ta gra jest tworzona przez rząd amerykański. Oni chcą was wszystkich szukać. Ziemia jest płaska. Nie no, żartuję. Przecież nikt nie wierzy, że Ziemia jest płaska. Przecież Ziemia jest dinozaurem. Proste. Teraz spadamy na Ziemię z prędkością 2,5 km na sekundę. Co jest? Jesteśmy już w atmosferze. Zaraz zaczniemy się palić. Możemy... O, już. Ale teraz mamy naszą... piękną tarczę. Polecam. Tarczę firmy Tarczex. Tarczex Pol. Dobra, odpalamy spadochron firmy Spadochronex. Tak się to robi. Wy się teraz pewnie zastanawiacie, ale po co latać tak wysoko? Więc tak, ogólnie celem tego wszystkiego jest utworzenie orbity. Tylko jak to zrobić? Więc tak, budujemy rakietę, lecimy nią centralnie w górę, a potem skręcamy na maksa w bok. Dzięki temu uda nam się osiągnąć orbitę. Dobra, więc robimy tak. Pyk, 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 pyk. No i to jest nasza rakieta. A nazwiemy ją... Trombus. To lecimy. Dobra, i teraz musimy na maksa w prawo lecieć. Jak możecie zobaczyć, nie udało się. Spróbujemy następnym razem.
Dobra, więc dodajmy więcej paliwa. Pyk, pyk, pyk. Tę rakietę nazwiemy Drumbus Plus. Teraz to musi się udać. Mamy to! Mamy orbitę! Teraz możemy tutaj lecieć. Nigdy nie spadniemy. Więc teraz pewnie zastanawiacie się, jak mamy stąd wrócić, skoro nigdy nie spadniemy. Otóż po prostu trzeba wyhamować. Jak wyhamujemy, to spadniemy. Mamy jeszcze trochę paliwa, więc na pewno nam starczy. Okej, po miesiącu, który spędził Jebediah w kosmosie, możemy w końcu wrócić na Ziemię. Dobra, jesteśmy w atmosferze. Spowalniamy. Odczepiamy się już tak, dolecimy do końca. Udało się. I podsumowując, udało nam się dzisiaj polecieć. Polecieć wyżej. Polecieć jeszcze wyżej. Polecieć półorbitalnie i ostatecznie osiągnąć orbitę. Miło było z wami być. Żegnajcie, no i cześć.